Siema ludziska, z tej strony Robin Skateboard. Już zdejmuję słuchaweczki, żeby się z wami dobrze przywitać. Witam was w kolejnym odcinku z serii nie zagrajmy, tylko Q&A, zapytaj Robina. Witam was, w dobrym humorku, zaczynamy. Dobrze, więc tak, ja odpalam już filmik z waszymi pytaniami. Ach, język mi się plącze. Kiedy my ostatnio się spotkaliśmy w Q&A? 26 czerwca? No coś wy... Tak dawno nie było. Zaniedbałem trochę. Dobra, tak, już chyba mam filmik. Ósmy był ostatni. Mam nadzieję, że tak. Dobra, tak wygląda na to. Spoko ludziska, więc startujemy z pytaniami. Jedziemy. Pytania od samej góry. Zaczynamy. Okej. Krajdek zadaje pierwsze pytania. Pierwsze 6 pytań. Wow. I tu pozdrawiam cię, Robinie, bardzo serdecznie. Ja ciebie też bardzo pozdrawiam serdecznie. Dobra, pierwsze pytanie. Robin, kiedy pierwszy raz zagrałeś w grę Minecraft? W Minecrafta zagrałem po raz pierwszy przed Halloweenowym update'em. Rok temu chyba to było. Czy tam 2 lata temu. Ja byłem w pierwszej technikum. To było kawał czasu temu. Ale przed Halloweenowym update'em. Dobra, drugie pytanie. Robin, jadłeś kiedyś bułkę z chlebem? Nie jadłem bułki z chlebem. Robin, kiedy dostałeś swój pierwszy komputer? Mój pierwszy komputer. To był ogólnie mojej siostry i drugiej siostry. Wspólny komputer dostaliśmy... Dostaliśmy go po komunii mojej siostry, tej starszej. Więc to było bardzo dawno temu. Byłem w sumie jeszcze... Z 5 lat miałem, więc... długo temu. Z 13 lat temu miałem pierwszy komputer. Nie wiem, nie pamiętam. Dobrze. Czy coś takiego? Koło 15-14 lat temu to było. Stary. Dawne czasy. W ogóle poopowiadam wam kiedyś jeszcze o tym. Dobra, Robin, jaki jest twój ulubiony film? Pierwsze, co mi się rzuciło teraz do głowy, gdy przeczytałem to pytanie, był Mr. Nobody. Świetny film, polecam wam, po prostu jest genialny, ale trzeba go obejrzeć parę razy. Jak obejrzycie raz, to może wam nie wyjść. Znaczy, możecie nie zrozumieć wszystkiego. A jeśli ktoś zrozumiał ten film za pierwszym razem, gratuluję ci, bo jesteś dobry. Bo ja musiałem obejrzeć 3 razy, żeby wszystko załapać w nim. Piąte pytanie. Robin, masz prawo jazdy? Jeszcze nie mam, ale będę robił je pewnie po wakacjach, bo nie wiem, czy w wakacje już dam radę. A później zapiszę w wakacje i będę kończył je podczas roku szkolnego przyszłego, więc... będę miał prawko, ale jeszcze nie mam, niestety. Muszę jeździć pociągami, autobusami i tak dalej, wiecie, męcząca sprawa, ale już... pozdrowisz mnie? Już cię pozdrowiłem na początku, ale jeszcze raz pozdrawiam cię, ziomuś, Krajdek. Pozdrawiam, dla ciebie. Dobra, kolejne pytania. Arto389 zadaje 3 pytania, jak dobrze widzę. Robinie, z jakiej przeglądarki korzystasz? Chodzi Mozilla, Opera, Chrome. Korzystam z Google Chroma. Wydaje się całkiem fajny i przyjemny. Dobrze mi się na nim pracuje. Jest mobilny i tak dalej. Dobrze pracuje się na nim. Wszystko mam, dobrze działa. Więc tak. Robinie, znasz Feomatera 17 i Celeba 55? Feomatera, nie wiem czy dobrze przeczytałem, przepraszam, jeśli źle przeczytałem. Nie kojarzę człowieka. Ale Celeba 55 kojarzę. Nawet z nim kiedyś grałem chyba w Lola jakiegoś. Ale Celeb 55 ogólnie spoko koleś. Dużo pisaliście o nim kiedyś, że podobne gusta mamy i że podobnie nagrywamy. Oczywiście wiecie, to jest duża różnica. Każdy zagramer inaczej nagrywa. Ale Celeb 55 podobno ma bardzo super gotika nagranego. I w sumie obejrzałem nawet chyba kiedyś tam z ciekawości odcinek 1 czy 2 i podoba mi się jego praca. Bardzo fajny człowiek chyba. Wydaje mi się tak, jak tam gadał, bardzo spoko. I dużo ludzi go lubi, więc dlatego też myślę, że jest okej. Robinie, lubisz piłkę nożną? Lubię piłkę nożną, ale nie umiem w nią grać. Przyznam się szczerze, że lami strasznie. Ewentualnie na obronie mogę grać, w tym mi wychodzi. Jako taką oczywiście. Ale piłka nożna strasznie... Ostatnia Euro było super. Jeździłem na mecze i tak dalej. Podobało mi się, fajnie było. I w ogóle można było pojechać, obejrzeć mecze na dużym billboardzie z innymi ludźmi. Razem się cieszyć i tak dalej, no nie? No ale niestety nie przyszliśmy z grupy i dupa. Nie poszło jak trzeba. Pozdrawiam cię gorąco, Robinie. Ciebie też pozdrawiam. Trzymaj się. I oglądaj dalej. Dobra, szukam dalej pytań łapkowanych, bo to były te, które miały najwięcej. Teraz szukamy zielonych. O, są jakieś. Anthony Skateboard 26. Pozdrowionka. Fajny niczek. Pierwsze. Czy grałeś kiedyś w grę Torchlight? Nie grałem w grę Torchlight, ale widziałem filmiki. Podobne do Diablo chyba to jest to, no nie? To wydawało się całkiem fajne i może zająć. Co sądzisz o cybernetycznym Ezrealu w LoLu? Wiecie co, dla mnie to jest trochę takie ciężkie pytanie, bo teraz nie chcę ani nikogo obrazić, ani nie wyjść, że coś tam. Ja powiem tak.
Tego skina bym nie kupił za żadne, no chyba, żebym go dostał za darmo. To nie ma sprawy, mogę nim grać. Ale nie kupiłbym go za taką ilość pieniędzy. Po prostu to jest tak drogie. W przeliczeniu na złotówki, gdyby kupować za PaySafe Card, to teraz po przecenie ten skin by kosztował około 60 zł. Coś mi się tak wydaje. No masakra, ludzie, jak można wydać 60 zł po to, żeby mieć jakiś skin w grze? Dla mnie to jest straszne. I na przykład jak ktoś ma, bo tam ikonkę jeszcze się dostaje chyba za to, że ma się tego skina. Jak ktoś ma ikonkę tego skina, w tym to się zaczyna śmiać. Boże człowieku, czemu ty zmarnowałeś tyle pieniędzy? Ja w LoLu osobiście wszystkie skiny albo dostałem za... dostałem RP i brałem. Raz chyba kupiłem tylko kartę za 20 zł i to wszystko, co wydałem w LoLu. Więc naprawdę, nie marnujcie kasy na gry, bo to, znaczy, oczywiście nie na gry, marnujcie kasę jak najbardziej, ale na przykład właśnie takie skórki albo jakieś konta premium w grach, to jest słaby wydatek, można lepiej spożytkować te pieniążki. Dalej, Eriksonas.pl, pozdrawiam dla ciebie. Czy obejrzysz moje filmy? Włączę sobie twoje filmy w okienku i potem je obejrzę, skoro tak, o widzę, że Prince of Persia, bardzo dobrze. Dobry wybór, powiem ci, dobry wybór. Dobrze, lecimy dalej. Tutaj obejrzę sobie później filmy. Czy pokażesz zdjęcie swojej dziewczyny? Cztery łapki w górę. Co was tak to interesuje, cwaniaczki? No nie wiem, czy mogę pokazać. Najpierw się jej spytam, to mam kiedyś ją... Bo vlogu ją jakąś zobaczycie, czy coś. Właśnie, ludziska, ważna sprawa. Ale tu będę na koniec mówił o ważnych sprawach, bo mam parę informacji dla was i to bardzo ważne, dlatego zostańcie do końca odcinka. Musicie to zrobić, inaczej się nie dowiecie ważnych rzeczy. Dobra, ale was tutaj jadę, no nie. Dobra. Czy kolegujesz się z myszpiernku? No raczej. To pytanie w ogóle nie ma łapek ani nic, ale Mr. Donloader 97 zadał. Myśpi mój koziorek. On jest najlepszy. Dobra. Robin Skateboard 2002. Ten nick wygrywa wszystko. Po prostu koleś jest zajebisty. Niczek, powiem ci, że wybrali sobie genialny. Oryginalne są trochę słaba, ale jako fan... Trafiłeś z nickiem. Dobra, czy lubisz Pokémony? Lubię Pokémony, oglądałem Pokémony, fajne są Pokémony i Pokémony są... Lubię Pokémony. Masz zamiar nagrać Gothica 3, 4 i zmierz bogów? No zobaczę jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że kiedyś nagram. Może jak się dorobię lepszego kompa, to jeszcze lepiej będzie. Więc może... Myślę, że jest szansa, że nagram, ale nie wiem, jakby wam to procentowo przedstawić, nie? Gorąco pozdrawiam. Cię też pozdrawiam, Robinie Skateboardzie 2002. Wow. Dobra. Arto389. A, tu już czytałem. Pytanie. Dobra, lecimy. Trzecia strona. Pam, 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 pam. Tu są zielone łapki. Widzę. Pytanie pierwsze. Robin, grałeś kiedyś w GMP? To jest Gothic Multiplayer. A może kiedyś zagramy? Grałem w Gothica Multiplayer, ale nie spodobał mi się, bo była tylko opcja, że można było się spotkać z ludźmi. Nie było NPC, nie było questów, nie było potworów. Nie przekonało mnie to za bardzo, bo ja wolałbym sobie grać z ludźmi w normalnego Gothica, nie tylko takiego, gdzie z innymi. Ale w sumie to może się na przykład przydać do nagrywania filmów. Myślę, taki multiplayer, gdzie więcej osób może. Ale grałem, nie spodobał mi się za bardzo, tak powiem. Pytanie drugie. Robin, kiedy przestaniesz być Zagrajmerem? Mam nadzieję, że prędko to nie nastąpi. Zagrajmerem. Kiedy bym mógł przestać? Raczej ciężko by było mi przestać. Znaczy czasami to jest bardzo męczące, ale na przykład jak nie wrzucam coś 2-3 dni pod rząd, to czuję się nagle taki fuck, muszę coś nagrać, kurde, to mi jakoś tak brakuje mi tego, więc chyba myślę, że już ciężko by było mi przestać jakkolwiek nagrywać, ale myślę, że Zagrajmerem. Znaczy Zagrajmerem, nie chodzi o to. Chodzi o to, że Zagrajmer i na przykład... Zagrajmerem będę zawsze, ale na przykład moje Zagrajmerstwo może się bardziej przerzucić na vlogi, jak było ostatnio. Więcej mnie widzieliście niż było moich materiałów, chyba że na Silent Hill jakieś odcinki, ale to tam mniejsza. No i właśnie to tak wiecie, różnie bywa z tym, że albo vlogi zagrajmy w jakieś takie bzdetki. Często różnie wychodzi z tym, no nie? Dlatego Zagrajmerem mogę być... Jestem cały czas i będę na pewno przez... Bardzo, bardzo długo i mam nadzieję, że nie skończę z tym nigdy i że mi głosu nigdy nie zabraknie, żebym mógł do was mówić. Ile tylko będę mógł. Czekajcie, napiję się frugo. Kupiłem sobie. Muszę to przepić, wiecie. Tak człowiek nabija, to w pewnym momencie mu zabiera. Znaczy schnie gardło. Dobra, więc myślę, że Zagrajmerem nigdy nie przestanę być. Degi Dygondzik. Nie wiem, sorry, jeśli czytałem twój nick źle.
Robin Skateboard, pamiętasz? Latające kretel szczury. No raczej, że pamiętam. W ogóle to był chyba najlepszy bóg, jaki miałem w Gotiku. Po prostu zapis, klik, klik, nagle patrzy, kretorczuk leci mi gdzieś tutaj na ekranie, na górze taki wyleciał. Ja tam po prostu leżałem po tym śmiechu, to było tak świetne. Dużo ten filmik miał łapek w górę z Gotika, więc możecie go łatwo znaleźć, szukajcie po łapkach, to na pewno zobaczycie. Okej, okay. Stypek24. Namówisz swoją siostrę, żeby znowu nagrywała, zagrajmy wy. Wiecie co, no w sumie mógłbym chyba ją namówić, bo ona mówiła, że często, że fajnie by było coś nagrać, ale ona ma małe problemy z dźwiękiem i w ogóle ma komputer troszeczkę słabszy i tak u niej to różnie wychodzi z tym nagrywaniem, ale w sumie myślę, że pogadam z nią o nagrywaniu dalej. Rampapapam, tutaj miliard po prostu pytań. Dobrze, jest jakiś łapkowany. Krzaku 97. Witam, siema. Czy w jednym z odcinków dotyczących chromaninów możesz coś dla mnie sprawdzić? Mianowicie kolega powiedział mi, że jeśli będziesz się skradał wokół orków z Ulumulu na plecach, to zaczną one uciekać. Wiesz co, to chyba coś takiego było, że jak się skradało z Ulumulu. Muszę to sprawdzić, powiem ci, bo sam już nie pamiętam, co to było z tym było. A i chromanin miał nagrać, dobrze, że mi przypomniałeś, to będę musiał usiąść i nagrać co jak najszybciej. Więc okej. Okay. No i pozdrawiam cię, Krzaku. Trzymaj się cieplutko. Czy motywuje cię, jak inni widzowie proszą cię ciągle o odcinki, albo czy to cię zniechęca? Kuczyki 538. To jest ciężkie pytanie. Bo chodzi o to, że jeśli na przykład dostaję... Pomyślcie sobie, tu jest skrzynka Robina na wszystko i nagle jest takie... Jeeeep! Robin, kiedy nagrasz Gotika? Kiedy kolejny odcinek z Gotika? Kiedy znowu Gotik? XXXX, wykrzyknik 1, 1, 1, a to mnie demotywuje, naprawdę, to jest straszne, upierdliwe. Ale na przykład kiedyś dostałem taką wiadomość, co mnie zmotywowało do zakończenia nawet Gotika, ale to na starym kanale. Jakiś widz napisał, Robin, coś tam, siemka, pozdrawiam, tak dalej. No i było, i był napisany. Robin, czy dodasz jeszcze na przykład dzisiaj odcinek z Gotika? Słuchaj, coś tam, że siedzimy ze znajomymi razem na podwórku i tylko wyczekujemy na odcinki od ciebie. Całe osiedle cię ogląda i chcielibyśmy nowy odcinek, coś takiego, że czy mógłbyś wypuścić, byśmy mogli obejrzeć jakieś takie, tak kurde, jaka bania, jakieś całe osiedle siedzi i mnie ogląda, to tak jakby, nie wiem, Dragon Balla kiedyś, jak byliśmy mali. Po prostu, niektórzy mnie zrozumieją, co było z tym Dragon Ballem. Ja mam tam 16 chyba 30, coś takiego, jeb, nikogo nie ma, wszyscy na Dragon Balla idą. No i właśnie, że całe osiedle ogląda Robina, albo coś takiego, to było tak świetne. Albo właśnie jakieś, taka wiadomość zachęcająca, to tak, to mnie motywuje, ale nie takie kiedy gotik, tylko takie coś, co mnie poruszy i że zachęci mnie do nagrywania. Ostatnio mój widz mnie nawet zachęcił, żebym Silent Hill nowego zrobił, tam na Steamie mi napisał. Dobra, lecimy dalej. Cyborg126p. Czy lubisz Mercedes? Lubię. W sumie nie mam nic do Mercedesów. Dobra, 1998 bajka. Pozdrawiam. Pytanie pierwsze. Czy zrobiłbyś kiedyś publiczny serwer z Minecraftem, na który wszedłby każdy użytkownik non premium? Gdybym miał serwer jak postawić, czyli bym miał dobry internet, to bym bardzo z chęcią zrobił, ale... Tak to by trzeba by było wykupić chyba, serwery można kupić gdzieś w necie. To by można było wtedy zrobić jakiś serwer, ale tak to niestety... Nie wiem jak postawić dla was serwera, chociaż ja bym bardzo chętnie z wami pograł. Czy pokażę nam swoje zdjęcie z dzieciństwa? Ej, myślę, czy mam jakieś... To mam najwyżej... Nie wiem jak wam pokazać za bardzo, cholera. To wam pokażę kiedyś moje zdjęcie z dzieciństwa, więc spoko. Jak oceniasz granie na moda w Gotika 2 na skórkę, choćby takiego podróżnik za liniami wroga? Granie na modach, nie wiem o co za bardzo chodzi. Ale ja popieram wszelakie modyfikacje i tak dalej, jakieś dodatki osobne i znaczy nie patrzę, tylko właśnie mody i tak dalej, które tam na przykład dodają coś w Gotiku, to jest fajne ogólnie, nie? Na przykład tam Mroczne Tajemnice w Gotiku 1, bardzo fajna sprawa i tak dalej, to jest okej. Okay. Dobra, dalej, ostatnie pytanie. Czy znasz jakiegoś użytkownika z YouTube pod nazwą Toksu? Gdyż pamiętam, że chyba od twoich ust padła ta nazwa. Pytam, bo tak mi się ta nazwa spodobała, że to moje powiedzonko. Toksu, Toksu, Toksik. Toksu jest
człowiekiem, z którym ostatnio nawet się zgadamy w ogóle. Toksu... jest taki użytkownik, cholera, nie pamiętam jaki Toksu... W ogóle czy, chyba Toksu już nie ma konta na YouTubie. Ale nagrywałem z nim Diablo 2, grałem z nim w Minecrafta. Ostatnio tam coś tam jeszcze graliśmy w ogóle. Był na live'ie u mnie nawet przecież Toksu. No więc Toksu jest zajebistym człowiekiem. No muszę przyznać, że kurde, takiego człowieka przez internet poznać ciężko, ale naprawdę jest świetny człowiek. Dobra, kolejne pytanie. Toboe12.pl. Czy uważasz, że jesteś pociągający? Really? Spójrz na mnie i sobie odpowiedz na to pytanie. O Boże, co za pytanie, czy jestem pociągający? Fuck my life. A jak ktoś pytanie zada, to nie ma lipy. Ale się już miałem powiedzieć. Dobra, kolejne pytanie. Czy pokażesz nam swoją dziewczynę? Znowu ludzie chcą moją dziewczynę. Jej, dobrze, kiedyś wam ją pokażę, jak będzie jakiś vlog albo coś takiego. Trzecie pytanie. Czy masz jakieś instrumenty w domu? Jeśli tak, to nagrasz coś kiedyś, jak grasz na tym instrumencie. Mam instrumentów w cholerę dużo, bo ja mam strasznie muzykalną rodzinę. Mogę wam nagrać, jak gram gdzieś tam na basie czy coś takiego. To spoko. To możecie liczyć, że tam nauczę się czegoś na basie fajnego i wam zagram. Dobra. Kolejne. 666. Rozpierdalacz. Co sądzisz o klocuchu 12? Czy ja już nie odpowiadałem na to pytanie gdzieś wcześniej? Klocuch 12. Ojej, nagrywa sobie chłopak tam te swoje jakieś recenzje i niech sobie nagrywa. Nie mam nic do niego. Ogólnie całkiem fajny człowiek. I... nie wiem, no troluje, jeja, no widzicie, dzięki temu, że troluje, ma tyle widzów i oglądnięć i tyle, nie? I można się pośmiać z jego rzeczy. Ja na przykład sobie, ja mam zły humor, włączam klocucha i się śmieję do maksa, jak są moi znajomi, więc nic nie ma do klocucha, naprawdę. Mr. Suniwa, czemu ty mnie zawsze olewasz na Steamie i Skype, bo mego obrażam się nie i że coś ci narysam? Hehe, dobrze, że to było zadane pytanie 3 tygodnie temu, bo ostatnio ci pomagałem kompal złożyć przez internet, więc nie maruć trolu. Mr. Suniwa. Dobra, to było głupie. Bo wiecie, ona się obraża za to, jak mówię Mr., bo Mr. jest od faceta. Dobra, X-Fibul. Fibul, siema. Mega usta. To szczęście, kiedy robi, no powie na twoje pytanie. W ogóle masz wyłapki w górę, no dobra, już się jedziesz. Zajmę z Lola Smile lub Team Fortress 2 z widzami. Na live próbowałem grać z wami w Lola. Cięło mi jak cholera, ale udało się zagrać. W resztę gier mogę w sumie grać. Też mam klucz do Smite'a. Masz ochotę zagrać? Ja mam Smite'a już i grałem w niego, więc w sumie możemy sobie zagrać, zadzwonię do ciebie na Skype'ie. Jak to? Fajny nick. Czy oglądałeś Hardbass? Oglądałem, to ci co tam w piaskownicy i tak dalej, na czym tam boss, Hardbass i takie jakieś te, boże co ja robię. I takie jakieś te, wpuszczają hity i w ogóle i tańczą, znaczy nie wiem czy tańczą. W sumie byś przydało się lepsze oświetlenie. O, czekajcie. Pojebało mnie. Dobra, oświetlenie już tam nie szacuję. Dobra, co to jest nic? Nic jest nic, czyli nic, co to jest? Musisz zadawać takie głupie pytania. Nie, jest on za trudne, ziemniaki jakieś. Pozdrowisz mnie? Pozdrawiam cię! Jak to? Masz pozdrowianka, drobina, ciesz się. I patrz to, znowu ja. No coś ty, nie wiedziałem. W sumie całkiem dobrze dziś wyglądasz. Ha! O Boże. Dobra, lecimy dalej. Jakie strony internetowe najczęściej oglądasz? Pornhuby, YouTube i RedTube? Nie no, żartuję. Nie oglądam nic z tych rzeczy. Znaczy poza YouTube. O Boże. Krajdek. Dobra, to już czytałem. Blablabla. Tych pytań, że się nadał. Dobra, Eriksonas.pl. Eriksonas. Fajny nick. Czy zagrasz ze mną w League of Legends? Wtedy mi się nudzi, to mogę z wami grać. Tylko musicie mnie zapraszać do gier, bo inaczej to nie będę miał jak was znaleźć. Czy lubisz Assassin's Creed? Lubię, fajne serie, fajnie się gra i ogólnie genialne. Lubisz mnie? Ciężko stwierdzić, ja chyba cię lubię, skoro jesteś moim widzem, to znaczy, że cię lubię. W sumie wszystkich moich widzów lubię i uwielbiam. Jesteście zajebiści. Jeszcze jak komentujecie, łapkujecie i tak dalej, to już w ogóle szał. Pokażesz rodzinkę. Jakby chciała się pokazać na jakimś vlogu, to wam pokażę kiedyś. Dobra, a z tym to jeszcze później. Okej, okay. Kolejne pytania od Matiux219. Mam nadzieję, że dobrze czytałem. Robin, jak zaczęła się twoja historia z Zagrajmy w
Znaczy ja tego nie opowiadałem w którymś vlogu. Ludziska, please, patrzcie na inne vlogi. Chyba opowiadałem, że Meshpier do mnie napisał w ogóle na YouTubie. Nie wiedzieliśmy, że jesteśmy spamiani, potem się nagle okazało, że jesteśmy spamiani zarazem. On zaczął nam nagrywać, po czym mnie namówi, żebym ja nagrywał też, no i jakoś tak nam wyszło sobie nagrywanie. Czy nagrasz Arkanie Gothic 4? To już mówiłem, że prawdopodobnie tak. Kuba 3237. Pytanie. Robin, czy zjarasz ze mną Blanta, jak przyjadę do Łodzi? Pozdrawiam, Kastary. Jak wpadniesz do Łodzi, to oczywiście nie ma sprawy Blancika, ale fajek nie palę, ale w sumie z Blancikiem można by było nie nacić. Bo ja jeszcze wtedy słyszę i potem będzie. Wiecie co mi pytanie? To będzie deal with it. Kurka, kurka, patrzcie na to. Kolejne pytanie. X-Toxiku, nagrasz kiedyś coś z twoją mamą? Dobra, koniec. Z moją mamą kiedyś może coś nagram, nie mam pojęcia, bo w sumie co bym mógł nagrać z moją mamą? Powiedzcie mi, co mogę nagrać z moją mamą, to nagram. Czemu tak śmiesznie ruszasz brwiami? Lol, nie wiem, ja mam jakiś taki odruch, że tak mimikę twarzy sobie dziwnie biorę. Wyostrzam brwiami, znaczy, że tak łatwiej potem na przykład ci dziwię, albo takie spojrzenia jakieś. That face, Jezu, jakby to obejrzycie. Taki będzie masowy facepalm, coś czuję, przyglądaję, to będzie taki, robi taki, yep, w łeb. No i w ogóle, mógłbyś pogadać z każdym widzem na Skype, z każdym ludziska, co wy, nie dałbym rady, bym głos stracił, ja bym miał z każdym gadać. W sumie was jest ponad 1000, albo nawet ponad 1400, więc to by było ciężkie zadanie. Ale na Skype gadam z moimi znajomymi częściej, dlatego tak, wiecie. Ciężko mi się zgadzać z nami, to różnie bywa. Dobra, X-Toxiku, twoje pytanie przeczytane. O Boże, 7 pytań. Witek, gitar. Pierwsze pytanie, czy będziesz nagrywał jakieś modyfikacje do gotików? Nie wiem, może te Mroczne Tajemnice kiedyś nagram. Jak przesłuchałeś jakieś piosenki zespołu Avenged Sevenfold? Fuck, zapomniałem, już kopiuję i sobie wkleję, żeby nie zapomnieć. Yep, dobra. Czy oglądałeś Dragon Ball? Stary Dragon Ball jest zajebisty, oglądałem i to dużo, ale najwięcej w dzieciństwie. Czy chciałbyś, żeby Piranha Bytes przejęła Gothic, czy dalej powinna tworzyć Ryzen? Niech wezmą Gothica i Ryzena ze sobą, bo ciężko, widzę, że to idzie. Ale jakby tak połączyć Ryzena i Gothica, na przykład jedynkę czy dwójkę, to ma sens. Albo i nie ma, nie wiem, w sumie ciężko mi stwierdzić, ale w sumie... Skoro się rozdzielili, to tak wyszło, nie będę tu wnikać i zamówię jeszcze w tę sprawę. Co wolisz, PS-a czy FIFA? PS-a chyba. Najwięcej gram w PS-a. FIFA jakoś tak dziwnie, ale nie wiem, w PS-a, bo moi znajomi często w PS-a grają, dlatego ja z nimi. W jaki sposób poznałeś świat Gothic przez mojego kuzyna Żelaznego Wilka, który ma pozdrowienia właśnie w tym momencie. Ten, Darek, jeśli to oglądasz, masz pozdrowionka wielkie. I pozdrowisz mnie, Witek Gitar, pozdrawiam cię, trzymaj się i dalej oglądaj moje filmy. Lecimy dalej. Pam, 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 pam. Piokam 38. Pierwsze pytanie. Co byś zrobił, gdyby kucyki przejęły kontrolę nad światem? Byłbym kucykiem. Czy będziesz kiedyś robił Let's Play as Fallout New Vegas lub T-Test Morrowind The Elder Scrolls? To było to, co zacząłem, ale nie skończyłem na starym koncie. To jak mi się znudzi, to jak nagram Gothica 2 Noc Kruka i nagram Silent Hilla, to wam nagram Fallout New Vegas, ok? I jakiegoś Gothica. Trójkę. Więc wiecie, łapkujcie. Jezu, jestem taki pazerny na łapki. Nie no, żartuję. Czy mnie pozdrowisz? Uwaga. Piokam 38, pozdrawiam cię bardzo gorąco i serdecznie. Dalej trzymaj się ze mną, a na pewno daleko zajdziesz. Oglądaj moje filmy, łapkuj, subskrybuj i mam nadzieję, że obejrzysz mój następny odcinek. Ale głosem, że to powiedział, totalnie miało być radiowo, a to nie wyszedł syf, aż sobie to później obejrzę. Dobra, lecimy dalej. 19 łapek w górę, uuu, Maselbel. Jak poznałeś Gothic i co sądzisz o The Elder Scrolls 5 Skyrim 5? Cyk, cyk. Poznałem grę Gothic, tak jak mówiłem, przez mojego kuzyna Żelaznego Wilka, który kupił gdzieś tam sobie kiedyś Gothica i będąc chyba u niego właśnie zagrałem, albo przywiózł do mnie. Włączyłem, zakochałem się w tej grze, czytałem poradniki, czytałem informacje, recenzje, wszystko co można było. Po prostu zakochałem się w tej grze. Do tej pory sweet, sweet. Love, moja top numer jeden praktycznie. Co sądzisz o DLS Cross 5?
Zajebista gierka. Lubię się przy tym wyluzować i usiąść i pobiegać trochę po tej krainie Skyrima i w ogóle. Ogólnie bardzo fajna gra, dobrze zrobiona, ogólnie wszystko fajnie w niej jest. Chociaż małe błędy są i brakuje mi paru tam opcji i tak dalej, ale myślę, że przyjemna gra. I gorąco polecam wam też zagranie w The Elder Scrolls Skyrim. Dobrze, lecimy dalej, lecimy dalej. Co my mamy? Tutaj mamy Mr. Dabako. Mam tak, że jak ktoś, kto nagrywa filmiki, na przykład ty albo jakiś inny zagramer, odpowie mi na komentarz na live streamie albo na YouTubie, albo na pytanie w Q&A, to się straszliwie jaram. Czy ty też tak miałeś chociaż raz? Miałem, do tej pory tak mam. Jak ktoś, jakiś ktoś słynny odpowie albo coś napisze na... ktoś nagrywa filmiki na przykład jak ty. O stary, czyli też będziesz się jarał tym, że odpowiadam właśnie na twoje pytanie. Kurde, ja to uwielbiam, jak... Chyba napisałem ostatnio jakiś filmik, napisałem filmik, fuck. Skomentowałem filmik chyba Kamila Shade albo kogoś takiego, że on tam, że rzuca palenie. Ja napisałem, że kurde, jak zaczniesz jeszcze raz palić, to przyjdę, zabiorę ci te fajki i dam ci jeszcze w mordę. Coś takiego, no nie? Jak jeszcze raz zacznę palić. A on mi odpisał, że coś tam okej i w ogóle. Taki, o kurde, Kamil Shade, który tam ma miliard widzów, w ogóle odpisał na mój komentarz. Ale nie, ogólnie to jest fajne. Jak ktoś sławny odpisze ci na pytanie twoje, to jest takie fajne, przyjemne i w ogóle nie. Nie dziwię się, że cię to jara, mnie też to jara, więc co czujesz? Mr. Daniel 32. Zrobisz serię ze swoją dziewczyną? Tylko zależy jaką serię, bo w sumie nie wiem, jaką bym mógł z nim nagrać serię. Bym musiał pomyśleć. Urbi 547. Jak szybko potrafisz powiedzieć? No to co, że fuck, a chciałem, żeby tak ładnie wyszło jednym ciągiem. Jak szybko potrafisz powiedzieć? No to co, że ze Szwecji? Ja muszę robić takie przecinki, jeśli są trudne słowa, dlatego mi to ciężej wychodzi. Słabo mam wyćwiczony jednak. O, koniec już! 13 strona. 26 minut! Fuck, będę musiał znowu poprzycinać. Skit 12596. Skąd bierzecie te cyferki? Ja nie wierzę w ogóle. Ja bym już zapomniał przy logowaniu, by kliknąć te literki. Czekaj. 12596. A, dobra, no to w sumie jeszcze jest takie do ogarnięcia. Czy wiesz, że ja wiem, że Rojo wie, że Rog wie, że PewDiePie planuje się ożenić ze Stefano? Lol, ze Stefano się nie ożeni, na pewno. Bo on ma dziewczynę, dlatego nie może się ożenić ze Stefano. Serio? Stefano jest facetem, więc nie może się z nim ożenić, tylko wziąć, wyjść za mąż za Stefano. Mam cię. Nie, no rzutuję. Pozdrawiam cię, Skit. Lecimy dalej. 773 Sebastian. Jakie lubisz piwo? Ostatnio pite. Okocim, Perła, Tyskie, Warta i Krosbergi. Sorry, mam w moim biurku takie... Jak mi się nie chce iść do kosza, to wwalam tam butelki i trochę mi się nazbierało, dlatego wam tam powiedziałem. Nie, ogólnie piwo to zależy. Żeby było zimne i nie karmi. Dobra. Ostatnie pytanie już na dzisiaj i przejdę do ważnej informacji. W ogóle prawie pół godziny. Boże, Jezu, nie wiem kto to obejrzy do końca, ale serio, jak to obejrzycie, jesteście zajebiści. Official Sata en Vivo. Fajny nick, nie powiem. Możesz stworzyć serię, której odcinki wychodziłyby co na przykład niedzielę i byłyby tam gameplaye 20-30-minutowe z dowolnej gry wraz z twoim komentarzem. To nie jest głupi pomysł. W sumie ci, że powiem, że to nawet by pasowało. Okej. Spróbuję w tą niedzielę zrobić coś takiego. Mamy dzisiaj piątek, więc w niedzielę spodziewajcie się materiału 20-30-minutowego z jakiejś gry. I tak, okej, fajne. Dobry pomysł. Nawet bym na to nie wpadł w sumie. Dzięki Sata i w ogóle za to pytanie, bo nie jest złe. Dobra, ludziska, koniec pytań na dziś. Pamiętajcie zadawać pytań, jeszcze więcej. Ładujcie tam ile wlezie, bo ja lubię odpowiadać. No to tak, mam do was pewne informacje teraz. Już pytania odpowiedziałem na pytania. Więc tak, jak zapewne ostatnio zauważyliście, Gothic mnie chce ruszyć. Cholera, jest tak, że włączam go, całkiem działa, po czym na przykład wychodzę od chaty z Konstantina, albo zaczynam z nim gadać, nagle jest freeze, totalny taki pszt, jakby normalnie wyświetla mi ilość FPS-ów, ale nic się nie dzieje, nic się nie rusza, komputer normalnie działa, wszystko te. Planuję przeinstalować grę, więc już niedługo powinny być znowu odcinki z Gothica. Sorry, że tyle tego nie było. Wiem, że widziałem w ogóle, że mi oglądalność zarobiście spadła przez to, że Gothica nie nagrywałem. Więc Gothica
Przeinstaluję, wgram wszystko co trzeba, save oczywiście też tak dalej, będę kontynuował, więc sorry, że tak Gothica nie było chyba z 2 tygodnie ponad już, ale błędy i tak dalej, to jest trudne. Silent Hill'a widziałem, że przyjęliście tak średnio, niektórzy oglądają, niektórzy leją i ogólnie całkiem ten. Ostatnio zrobiłem odcinek, taki straszny mi komentarz wyszedł, że jakby to przebolejecie, to naprawdę wam gratuluję, bo tak zamulałem w tamtym odcinku, byłem tak zmęczony, ale myślałem, żeby coś nagrać, ale trochę mi nie wyszło. No nic, ale muszę to wrzucić, więc będziecie musieli chyba przecierpieć ten jeden jakiś tam odcinek, to będzie chyba 5, Silent Hill będzie nudny. I jeszcze mam do was, i ostatnio zauważyliście, że wrzuciłem tam to poranek Robina, Robin pokazuje swój pokój i jakieś takie rzeczy. Przerzuciłem się trochę na vlogowanie. W sumie podoba mi się ta forma widz, zagrajber, vloger i tak dalej. Dlatego sądzę, że będą się częściej vlogi pojawiać. Tu macie Q&A i planuję. W poniedziałek przyjdzie do mnie paczka. Fajna paczka, dlatego nagram vloga, jak po nią idę na pewno. Mam zabrać was na przejażdżkę po mieście, tak jak obiecałem w pokoju przedstawieniem, więc przejażdżkę po mieście również będziecie mieli. I ogólnie vlogowanie spodoba mi się, dlatego vlogi będą się pojawiać częściej troszeczkę niż kiedyś, dlatego mam nadzieję, że będziecie zadowoleni, bo w ogóle zauważyłem, że czekajcie, że vlogi cieszą się również dosyć dobrą popularnością na moim kanale, że moja twarz jednak nie jest aż tak krzywa i straszna, żebym nie mógł jej pokazywać, ponieważ na przykład filmik 19 lipca wrzucony, czyli wczoraj, ma 579 obejrzeń, według tutaj moich statystyk wyświetleń. Ten z pokojem, więc dużo, to jest w sumie jak na jeden dzień. Poranek Robina też ma bardzo dużo. Jakiś tam, co tam z twarzą moją było jeszcze ostatnio. Q&A, zajebiście dużo. Co tam jeszcze? Oprogramowanie biurowe, gdzie to jest jakiś trollowy filmik nagrany telefonem, też ma zajebiście dużo. Po prostu ja nie wiem, vlogi chyba są fajne, a na przykład, nie wiem, Silent Hill, który był ostatnio wrzucony, 200, trzeci odcinek 300, drugi 328, znaczy oczywiście to są zakłamane zupełnie te statystyki, bo tutaj źle pokazuje ten taki menadżer jakby, no nie? I na przykład patrzcie, Robin pokazuje pokój, 40 łapek w górę, 2 w dół, a na przykład czwarty odcinek Silent Hill'a, 13 łapek w górę i 2 w dół, więc łapkowany poranek Robina. No kurwa, żeście się postarali, jestem was tak zajebiście dumny i po prostu jestem z was zachwycony, jesteście zajebiści, kocham was moi widzowie. 59 łapek w górę, 0 w dół. To jest mój wielki sukces, jestem zajebiście, Jezu, szczęśliwy, że wam się tak spodobało ten odcinek. Więc tak, kurna, nie mogę przedłużać, bo już 32 minuta. Vlogi częściej, zagrajmy jeszcze częściej, Gothica reinstalnę za chwilę. Wszystko ruszamy z powrotem. Boże, nie, muszę skończyć, bo ja nie wyrabiam dzisiaj, mam taki dobry humor, że muszę to spożytkować w jakiś chyba inny sposób. Dobra. Ludziska, trzymajcie się, chyba nie zrobię cięć żadnych w tym odcinku. Będziecie mieli, kurwa, 35 minut oglądania, męczcie się, co tam. Ja się męczę, żeby nagrywać, to się męczę, żeby oglądać. O, ludziska, trzymajcie się, mówił Robin Skateboard. Jak zęby pokazuję, to tak dziwnie wygląda. Nie, zauważyłem, że na kamerze wyglądam, miał takie wielkie usta. A wcale nie mam. Brwi mam duże. Mówiliście mi, żebym coś zrobił z brwiami, ale nie mogę nic z nimi zrobić, bo są za fajne. Powiem wam, że tak, koniec tego, to jest Robin, to jestem ja i żegnam się z wami bardzo serdecznie, trzymajcie się, do usłyszenia w kolejnych odcinkach, mam nadzieję, że podobał wam się ten Q&A i coś na zakończenie bym wam pokazał, pokażę wam mojego bionikla, którego ostatnio znalazłem, patrzcie, kurwa, to jest mój bionikl. Ha! Patrzcie, jaki cwaniak. Kurde, złożyłem go ostatnio. Znalazłem gdzieś części. Kto miał bionikla i lubi bionikle, łapki w górę. A tak poza tym to trzymajcie się ciepło. Mówił Robin Skateboard. Łapkujcie, subskrybujcie. Co jeszcze możecie? Komentujcie. I bądźcie ze mną jak najdłużej. Bo dzięki wam czuję się tak szczęśliwy. Bo naprawdę... Kurwa, nie, jeszcze muszę coś zrobić. Ostatnia rzecz, naprawdę, obiecuję wam. To jest ostatnia rzecz i możecie wyłączyć ten filmik w cholerę. Tylko zaczekajcie, aż się załaduje, bo internet zaczął chyba zamulać. O! Dzięki 1434 ludziom, mam nadzieję, że dobrze powiedziałem tą liczbę,
Robin. Czuję się tak zajebisty, że ciężko opisać. Naprawdę, ludziska. Dzięki wam, dziękuję tym ponad 1400 osobom, że jesteście ze mną. I mam nadzieję, że będziecie jak najdłużej. Dlatego trzymajcie się i czekajcie na kolejne odcineczki. Łapkujcie i w ogóle. Taram. Trzymajcie się. Cześć. Kończymy nagrywanie.